Dzień dobry, mistrzowie. Witam, witam serdecznie. Dobrze, co my tu mamy? Co my tu mamy? Pierwszy podróżnik nauczy się sekwencji znaków dla tej planety. Naładuj znaki, by zyskać kontrolę nad portalem i nauczyć się sekwencji znaków dla tej planety. Każdy podróżnik z właściwą sekwencją znaków może nawiązać połączenie z portalem. O panie, dobrze. Czekajcie, gdzie jest nasz cel? Gdzie jest nasz cel? Namierz portal dla Apolla. Aktywuj przeszukiwanie celów. Aha, okej, okay, dobrze. Dobrze, do góry. Do góry! Panie, ale my tu chyba musimy statkiem polecieć jednak. Chyba jednak polecimy statkiem. Sodu nie mogę zostawić. Oj, czekajcie, to jest... Aha. To był 400, to na pewno wyżej. Na pewno wyżej. Jest coś. Coś jest. Ale musimy sobie... O, tak, to jest tam. To jest tam na 100%, nie? Dzień dobry. Oj, cud, wracamy się, panie. Sonu nie zostawiam. Easy. Ale... Czy... Atlas. Ale czy Atlas? Punkt orientacyjny... Aftoreo. Anomalia. Widzę kamienny monolit. Jego nieruchomą, matową srebrzystość. A jednak coś się kryje w jego wnętrzu. Jest szary, a jednak nie szary. Gdzieś spod jego chłodnej powierzchni przyzywa mnie Szkarłat. Zlokalizuj portal. Okej. Okay. Linia energetyczna portalu zaktywowana. Zlokalizuj portal dla Apolla. Portal. Nice. A to co to jest? Bulwa szpiku? Weźmy może. To nam szkodzi, nie? Coś tam trochę sfarmić po drodze. A tu to też troszeczkę chodzi w sumie, nie? Żeby troszeczkę sfarmić. Troszeczkę przeeksplorować. Okej. A to? Co to jest? Okej. A to mogę zabić chyba, nie? Niebezpieczna flora, tak. A perła chyba mogę zeskanować, nie? Czy ja tego nie zabrałem? Czy się po prostu animacja... Okej. Coś mnie zaskoczyło chyba. W porządku. Zakłócenia planetarne jeszcze? Panie. Porta. Akurat przy naszej bazie, nie? Także... Znaczy mamy bazę tam, akurat mamy bazę tutaj zmontowaną, także to jest plusik. W razie W to mamy sporo bulw. Ale jak mam się nauczyć sekwencji dla tej planety? Naładuj portal, aktywuj portal, aby poznać jego znaki dla Apolla. No dobrze. A jak naładować? Czekajcie. To prastare rzeźbienie emanuje mocą i powagą, chociaż wygląda prosto, a wykonanie jest surowe, jego znaczenie pełne jest matematycznej precyzji. Aha. Aha. No dobrze, w porządku. Wiem, że to będzie bardziej skomplikowane.
Arkadę. Okej, okay, i co teraz? Ale tu mam tylko 75%. Włączono pętlę pojmania podróżnika. Anomalia przechwycona. Pochwycona. Kiedy podchodzę, portal jakby zaczyna błagać mi o uwagę. Prosi, abym go aktywował. Żąda ode mnie kontynuacji podróży. Nie wiem, czy mam go słuchać. Poproś o adres planety. O Jezus, ja mam to zapamiętać? Ptaszek, słońce. Ptaszek, słońce. Dobrze, wiecie co? Zrobimy to inaczej. Niestety wykorzystamy print screena. Mistrzowie. Korzystamy print screena. Przekaż znaki Apollo przez Holoterminus. Aha. Przekaż znaki przez Holoterminus. No dobrze, w porządku. Szacowane położenie. Czekajcie, a gdzie był ten Holoterminus tutaj? O, teraz akurat się zaczęła burza. Dobrze. Wyjdę i ręcznie poszukamy. O. Jesteśmy. O, dzień dobry. Dobrze, trochę cieplej się zrobiło. Nice. O. Okej, okay, zaszyfrowane dane. Biorę. No dobra, lecimy. Holograficzna wieża łączności. Holoterminus aktywowany. Dostępne liczne źródła sygnału. W wieży znajduje się potrzebny nadajnik zaprojektowany do komunikacji holograficznej. Wybierz częstotliwość Apollo. Proszę. Aha. O, dzień dobry. Apollo. Udało ci się znaleźć znaki do twojego świata? Ja jestem niemal gotowy. Kombinezon ulepszony, brzuch pełny. I zatrudniłem Gekka, który będzie doglądał moje farmy pod moją nieobecność. Powiedz, że znaki zostały znalezione. Zapytaj o farmę. Tak, mam farmę. I co z tego? Nic wielkiego. Głównie owoce, które znalazłem w trakcie podróży. Chcę ją nieco rozszerzyć. Tak czy inaczej, to nie twoja sprawa. Mamy się chyba zająć portalem, prawda? Gdy patrzę na Apollo, myślę o wszystkim, co tkwiło w portalu. O tym, co stało się z Artemis po wejściu na tą samą ścieżkę. Myślę o obliczu Atlasa, o tym, jak Nada ostrzegał mnie, żeby nie wracać do tych tuneli. Nie wiem, czy to portale są bezpieczne. Daj Apollo znaki. Wręczam Apollo znaki. Proszę go o ostrożność, aby pamiętał, co się stało z Artemis. Zapewnia mnie, że będzie ostrożny i że wkrótce się spotkamy. Nice. Zanim odejdę, Apollo radzi dowiedzieć się jak najwięcej od tego nul. Mnie też zaleca ostrożność. Okej. Porozmawiaj z nul. Dobrze. Dzień dobry. Dwie zagubione dusze. Ktoś, kto troszczył się za nadto i ktoś, kto troszczył się za mało. Ich życie nie potoczyło się zgodnie z obietnicami, prawda? Każda inteligentna istota, która kiedykolwiek żyła, musiała czuć się właśnie tak. Ja na pewno dawno temu. Wściekłość, dezorientacja najczęściej z powodu własnej samotności. Wyobraź sobie moje zaskoczenie po przebudzeniu, gdy zobaczyłem siebie. Och, wiem, że to nie tak miało być. Wiem, że z tymi portalami to miała być tylko zabawa, ale cokolwiek się stało, jestem tu teraz i potrzebuję twojej pomocy. Atlas, nie jest tym, kim myślisz. Coś się dzieje z wszechświatem. Musisz pomóc mi odkryć co? Zapytaj, w czym masz pomóc? Strażnicy nie utrzymują jedynie porządku we wszechświecie. Ich motywy są głębsze. Wyszukują anomalie w strukturze multiświatowej i eliminują je. Spójrz na mnie. Co by zrobił strażnik, gdyby się na mnie natknął?
Nie, to musi być. Musisz być ty, istota podróżująca. W okolicy jest obserwatorium. Doprowadzi cię ono do miejsca katastrofy frachtowca, niezwykle ważnego dla naszego śledztwa. Tam odkryjemy pierwszy sekret. Jestem tego pewien. Wiedz, że Atlas nie jest ani naszym przyjacielem, ani wrogiem. Tak jak naszymi wrogami nie są powietrze czy wiatr, ale jest przerażony. Czuje ból. Musimy mu pomóc w tym cierpieniu. Niezależnie od ceny. Opuść. Dobrze. Zgadzam się. W sumie... ten motyw. Ten motyw jest świetny. Uwielbiam go. Nice. Odwiedź obserwatorium wybrane przez Null. Dobrze. Czy tutaj są jakieś... O, jest. Dobrze. Mamy chyba pakiety nawigacyjne. Chyba mamy. Sztylet wykenów razy jeden. Nice. No dobrze, to lecimy, mistrzowie, do obserwatorium. Okej. Nadzie mam przekazać? Jak? A. Ale co z... No właśnie, znowu się przełącza ten cholerny quest. To jest coś, co mnie strasznie irytuje. Ale z Nadą porozmawiamy później troszeczkę, nie? Na razie nie będziemy się tym za bardzo przejmować. Poza planetą. Dobrze. Co, ja na razie wylecę w kosmos, żeby sobie spokojnie wylądować. Nice. Kurczę, zapisujemy. Jest tutaj obserwatorium. Widzimy od razu, nie? Także nie musimy szukać. Jeszcze obsłużymy te temaciki tutaj. Nice. Okej. Dzień dobry. Good morning. Good morning. Istota badawcza Ruimskiwiu. Okej. Maska formy życia miga regularnym rytmem. Gestem wskazuje swoją listę ładunku, jak gdyby chciała nająć mnie do jakiegoś zadania. Zgódź się. Co? Reputacja i co? Przejęty moduł fregaty. Przeskanuj jedno stworzenie, zlecenie... O! No dobrze. Bierę. Kurczę, no to zawrócę to za chwilkę. Jedno stworzenie? Mistrzowie, jedno stworzenie powinno być łatwo tu przeskanować. Chyba, że tu tylko jest jedno stworzenie, nie? Albo w ogóle ich na przykład nie ma. Czekajcie, a ile w ogóle już ich przeskanowałem? Tutaj, kurczę, 6, 7, 7. Tu już jest wszystko. No trudno, trudno. Trudno, trudno. Co? 7 z... Kurczę. Ale lipa. No dobrze, przeskanuję to kiedy indziej i wrócę tutaj. Nie będę teraz za bardzo się tym przejmował, nie? Jest tak, jak przewidywał Null. Terminal stoi przede mną otworem. Dzienniki są gotowe do przeczytania. To obserwatorium popełniło chyba funkcję stacji... To obserwatorium pełniło chyba funkcję stacji odzyskującej, a obsługiwał ją getski specjalista. Był wcześniej tłumaczem, ale został oskarżony o kwestionowanie rzeczy, których nie wolno kwestionować. O szerzenie herezji. Ta placówka była dla niego karą, zesłaniem. Wygląda na to, że to miejsce go odmieniło. Odnalazł we wrakach dziwne rzeczy, aberracje, dane mówiące o nieistniejących planetach i wydarzeniach, które nigdy nie zaszły. Gek wyruszył,
aby zbadać jeden ze statków, na pokładzie którego wciąż tliła się sygnatura Korvaxa, nigdy nie wrócił. Czy to tak spotkali się Nada i Polo? Czy tak moi przyjaciele się odnaleźli? Na konsoli pulsuje sygnał z powtarzającym się ostrzeżeniem 16 krótkich sekwencji danych w pętli. Pobierz współrzędne. Pobieram współrzędne sygnału SOS. Rozbita jednostka czeka na mnie w innym świecie. No dobrze. Zlokalizowano rozbity frachtowiec. Proszę państwa. Cudownie. Cudownie. Okej, ruszamy. Bierzemy naszą łajbę i ruszamy. Let's do it. Ciekawe. Miejsce katastrofy. Dobrze, odpalamy super napęd. Lekko. Czy on się rozbił w tym pierścieniu? Czy to jest na orbicie? Nie. To jest na planecie. No dobrze. Znajdź wrak rozbitego frachtowca Nady. Współrzędne zostały zanotowane pierwotnie przez greckiego specjalistę Polo. Okej. Jest, patrzcie. Nice. Jest nawet lądowisko. No to świetnie. I co teraz? A czy my tutaj możemy zeskanować zwierzątko? Okej. Okay. Holownik Magnus... Holownik Migusu Mac. Brak listy załogi. Dostępne ograniczone dane. Czytaj dziennik, jeden klucz deszyfrujący. Co? Jeden klucz deszyfrujący dziennika. Klucz deszyfrujący dziennika? Wymagany klucz deszyfrujący dziennika. Przeszukaj miejsce katastrofy i znajdź zabezpieczone kontenery. Użyj wizjera analitycznego i manipulatora terenu, by szukać pod ziemią. Aha. Kurczę. No dobrze. Zasobnik z ładunkiem. Zasobnik z ładunkiem. Dobrze. Zabierzemy te śmieci. Klucz deszyfrujący dziennika. Wyciek radiacji. Przeczytaj dziennik z rozbitego frachtowca. 0/3. Ale my nie chcemy na razie chyba tego czytać. Czy chcemy? No dobrze, czekajcie, bo potrzebujemy w sumie 3. Okej, czyli to taki węcik eksploracyjny. Exploration, mistrzowie, exploration. Dobrze, dobrze, wiem, że spada. Tylko teraz pytanie na przykład, czy ja powinienem iść tam na górę? Czekajcie. Szybki. Przeczytaj dziennik z rozbitego frachtowca. Okej. Zasobnik z ładunkiem.
Ale to chyba... A, to jest ten pewnie pod ziemią. Dobrze. To jest easy. Trzeba odkopać cały temacik. Tak? O! Nice! O, popatrz. Skubaniec. Nice. Całkiem spoko, poukrywane. Sorry. Jest. Okej, okay, mamy 3. Poziom ochrony radiacyjnej spada, to wiecie co? Ja się może uleczę troszeczkę. Nice. Popatrzmy. Brak listy załogi. Dostępne ograniczone dane. Czytaj dziennik. Nice. Nie wiem, kto przeczyta tę wiadomość. Nie wiem, czy cokolwiek przetrwa, ale umieram tak, jakie było moje życie. Nagram to wszystko nawet w obliczu nicości. Rój przybył na każdą planetę. Drony działały nieobliczalnie. Nie atakowały, jedynie patrzyły. Czas mijał, a strażnicy nie wydawali się już być tak dużym zagrożeniem. Byli pokojowo nastawieni, a przynajmniej tak nam się wydawało. Myśleliśmy, że nam przebaczono. Myliliśmy się. Żądanie dostępu do dzienników statku. Uzyskanie dostępu. Dobrze. Jeszcze raz. Zaatakowali jednocześnie, jakby całość była skoordynowana bez względu na ogromną odległość. Z furią przekraczającą wszystkie poprzednie potyczki, strażnicy anihilowali całe biologiczne życie we wszechświecie w ciągu zaledwie 54,2 standardowych minut. Tylko mnie udało się przetrwać. Korwaksi byli ze mną do końca, muszę im to przyznać. Ukryli mnie w swojej flotylli, zmierzającej ku centrum. Aha, i co teraz? Wymagany klucz deszyfrujący dziennika. Jeszcze? Więcej ich znajdę tutaj? A co tam jest? Wartownik. Został tam skubaniec. Jest jeszcze tutaj. Jeden. O, jak mam się dokopać do niego? Tutaj? Wyczerpany. Kurczę, nie tutaj. A. Widzicie, wszystko jest. Wszystko się zgadza, mistrzowie. Pył? Klucz deszyfrujący. Nice. Okej. Let's do it. Integralność dziennika zaburzona. Naprawianie. Nadchodzą, już nadchodzą. Krzyki moich przyjaciół odbijają się echem w każdym korytarzu. Na każdym rogu. Strażnicy mnie odnaleźli. Nada musi uciekać. Usłyszał ode mnie to, co już wszyscy wiemy. Że nie jesteśmy sami. Nawet jeśli zginę, Nada znów mnie odnajdzie w innym wszechświecie. 10 takich jak ja. 1000. Milion. Nie jesteśmy sami. Każda dusza to legion. Nawet w obliczu 16 musimy zadeklarować, że żyliśmy. Istnieliśmy. Niezależnie od przerażającego końca są umyk drzwi. Ja błąd. Niespodziewane zakończenie dziennika. Odejdź. Znajdź rozbity frachtowiec zaliczony. What now? Co teraz? Zbierz materiały z wraku. Przesił dziennik frachtowca do Null. Porozmawiaj z Null przez Holoterminus. Okej. Okay. Tak zrobimy.
Artemis. Udało mi się uciec, istoto podróżująca. Udało mi się. Ucieczka przed nimi, gwiazdy na niebie, straszliwe uśmiechy w mroku. I oto jestem tu, gdziekolwiek to jest. Nowy świat, słońce, życie, przepiękne, ale chyba wszystko byłoby dla mnie przepiękne po miesiącach spędzonych w tym okropnym miejscu. Wyruszam w drogę. Zrobimy to, co wcześniej, tylko tym razem gwiazdy nas nie powstrzymają. Jeśli zawieziesz tę mapę gwiazd na pobliską stację, na pewno wkrótce się odnajdziemy. Artemis z niczego nie zdaje sobie sprawy. Nie wie, że żyję, że za sprawą mojej decyzji jest... Jej dusza została związana z symulowanym układem gwiezdnym. Powiedz Artemis prawdę. Jak wyjaśnić, że tego świata nie ma? Że za ocalałe życie ma poświęcić... Marzenia? Są ograniczeni do jednego systemu i nigdy nie poznają krewnej duszy. Mów wprost. Mówi Artemis wszystko, od okrycia jej grobu, aż po przesłanie jej duszy do symulowanego układu gwiezdnego. Początkowo Artemis myśli, że żartuje. Nigdy nie zapomnę tego widoku, tego gasnącego uśmiechu. Po kilku kolejnych pytaniach Artemis mówi mi, że musi przemyśleć moje słowa. Okej. Okay. Panie, bo nam zaraz naszą łajbę rozbijemy. Nie może tak być. No dobrze, no musimy mówić prawdę. Nie ma opcji. Prawda nas wyzwoli. tutaj. Dobrze. Let's do it. Holoterminus aktywowany. Dostępne liczne źródła sygnału. W wieży znajduje się potrzebny nadajnik, zaprojektowany do komunikacji holograficznej na długie dystanse. Porozmawiaj znowu. Co udało ci się tam odnaleźć? Opowiedz mi wszystko. Opowiedz o odkryciach. Mówię Nul o frachtowcu i nagraniach, że opowiadał o świecie, gdzie strażnicy wyeliminowali wszelkie życie, pozostawiając jedynie pojedynczego podróżnika i pojedynczą istotę korwaksów. Starannie dobieram słowa. Istoto podróżująca. Myślisz, że nie wiem, kim jest ten korwaks? Nie bądź taka naiwna. Myślisz, że cokolwiek, co przeczytałaś, jest dla mnie zaskoczeniem? Ale musiałem się upewnić co do swoich spostrzeżeń. Teraz to wiem. Atlas jest z tobą. Nie mogłabyś zobaczyć tych rzeczy, gdyby tego nie chciał. Ten frachtowiec był wrakiem z równoległego wszechświata. W naszym multiversum istnieje niezliczona liczba takich miejsc. Wymiarów, gdzie różne rzeczy działy się inaczej, ale są trzy wyjątki. Atlas jest wszechobecny. To pojedyncza istota z pojedynczą percepcją. Strażnicy swobodnie przemieszczają się pomiędzy wymiarami. Zapytaj o strażników. Kiedyś służyli Atlasowi. Byli opiekunami rzeczywistości, obrońcami cywilizacji, szukali błędów we wszechświatach. Zapobiegali destrukcji i utracie życia. Zagłada zarejestrowana w tym dzienniku. Cóż, coś musiało być bardzo nie tak, skoro zdecydowali się na ten krok. Zapytaj o Atlasa. Atlas stworzył wszelkie życie, a strażnicy go bronili, szukając anomalii w dziele stworzenia. To, że unicestwili cały wszechświat, cóż, coś musiało być bardzo nie tak, skoro zdecydowali się na ten krok. Z czasem strażnicy zakończyli swą służbę u Atlasa. Zapytaj, skąd to wszystko wie. Żyję już bardzo długo, istoto podróżująca. Ty też byś tyle wiedział, gdybyś widział rzeczy, które ja widziałem. To podróżnicy byli przyczyną skażenia egzystencji. Nasze przybycie miało zwiastować złoty wiek, ale popełniliśmy straszliwy błąd. Ja mam na sumieniu czyn, którego nie sposób wybaczyć. To sprawiło, że utraciliśmy raj. Ale ten cykl jest inny. Ściany pomiędzy wszechświatami stały się cienkie. Nada wie o tym, ale chowa głowę w piasek. Musimy dowiedzieć się jak najwięcej od każdego gatunku, zanim zdecydujemy, co robić. Odwiedź wykińskiego kartografa i porozmawiaj z jej właścicielami.
będą tłumaczyć. Zakończ komunikację. No dobrze. Porozmawiaj z kartografem Wykenów. Znajdź układ Wykenów na mapie galaktyki. Dobrze, mistrzowie, ale na dzisiaj zakończymy już. Także ten odcinek będzie krótszy troszkę. I będzie raczej, nie będzie tak heavy zmontowany jak niektóre. Także będę sobie tam luźno po prostu leciał z tematem tutaj akurat. Czy leciałem, także... Także tak, także mistrzowie, ten odcineczek będzie troszkę krótszy i w kolejnym będziemy kontynuować temacik, bo się robi dosyć ciekawie. Także dzięki wielkie i do następnego. Do widzenia!